Co Słowo Boże mówi na temat świadectwa potopu? Skoro dzieło stworzenia zostało ukoronowane stworzeniem człowieka, Bóg dozwolił, że ludzie obdarzeni duchem i zdolnością rozsądzania dobra i zła przeszli przez poważne doświadczenie, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, drugi rozdział od 16 do 17 wersetu oraz w wersecie trzecim, trzeciego rozdziału. Niestety nie wytrzymali tej próby i dali się skusić szatanowi do grzechu. Mimo wszystko Adam i Ewa wierzyli w daną im od Boga obietnicę, gdyż z ich potomstwa niejedni byli wierzącymi. Jako następstwo upadku w grzech, zepsucie rozszerzało się coraz więcej, coraz bardziej na ziemi. Aż wreszcie Bóg powiedział: koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich, dlatego ich wytracę z ziemi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, werset 13. Taki był wówczas koniec drogi grzechu. Człowiek chodzący według własnej, nieokiełznanej woli odwrócił się od Boga, rzuciwszy się szatanowi w ramiona, mówiąc przenośnie. Fakt ten spowodował, że ziemia stworzona niegdyś wspaniale i pięknie uległa zagładzie wraz z wszelkimi jej mieszkańcami, wyjąwszy ostatki wierzących. Zguba pod każdym względem. Czyli nie zawsze musi nastąpić koniec człowieka, jeżeli odwróci się od Boga? No właśnie, czy nie zawsze musi nastąpić koniec człowieka, jeśli odwróci się od Boga? Tak, historia ludzkości przed potopem dowodzi tego samego, co i późniejsza. Dzieje odpadłego Izraela, jak również odstępczego chrześcijaństwa. Szatan jest ojcem kłamstwa. Kto wybiera go, odtrąca prawdę, zostaje wplątany w kłamstwo i oszustwo. Cóż za odstraszający przykład stanowi świat naszych czasów. Publicznie i jawnie odsuwa się od Boga, a na tron podnosi się szatana. Ze zgrozą widzi się następstwa, zepsucie i jeszcze raz zepsucie, kłamstwo, niesprawiedliwość, złośliwość, narzekanie, niedolę, głód i zwątpienie. Tak, szatan jest srogi. Biada temu, kto mu się sprzeda. Podwójnie biada, ponieważ dzielić będzie przygotowany od Boga los szatana, jezioro ogniste z jego trwogą. Żyjemy w czasach niezwykłych. Musi to przyznać najbardziej obojętny człowiek. Najobojętniejszy nawet człowiek. Czyż nie jest to oznaką, że nadejdzie wkrótce straszny sąd? Na całej ziemi panuje niepokój, niepewność, przewroty i wojny, trwający wielki porządek, trwający wieki porządek, trwający przez wieki porządek chwieje się w swych posadach i grozi zawalenie. Są ludzie, którzy oglądają się za silnym człowiekiem, za silnym mężem, który by położył kres temu zamętowi. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi o rozruchach, które będą się ciągle wzmagały do okresu nazwanego Wielkim Uciskiem. Wielki ucisk będzie to okres, który w swej okropności nie znajdzie odpowiednika w całej historii świata, a nawet II wojna światowa jest niczym w porównaniu z nim.
Ludzie będą się wtedy wzajemnie zabijali. Będzie to ucisk, jakiego jeszcze nie było na ziemi, ani później nie nastąpi. To, co zdarzyło się za Noego, powtórzy się w miarę dokładnie. Ziemia zostanie napełniona gwałtem i złością, ale w wiele większym stopniu niż sobie to ludzie wyobrażają. W tym okresie sądu ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Nie zabraknie też ludzi, którzy będą mówili o sobie samych: jam jest Chrystus. Podobna rzecz zdarzała się i zdarza się często. Każdy pastor podający się za tego, który ma prawo być wyróżniony ponad wierzącymi parafianami, jest takim zastępcą Chrystusa i podaje się za Ducha Świętego i za Chrystusa. Nawet jeśli on tego oczywiście publicznie nie mówi, bo ludzie nie zawsze, nie od razu przyjęliby to, choć też jest kilku takich, kilkunastu takich, może nawet kilkudziesięciu takich pastorów, którzy mówią wręcz o sobie, że są inkarnacją Ducha Świętego albo inkarnacją Pana Jezusa, i nawet wśród tych pastorów są kobiety. Więc tutaj jest pełno tego typu ludzi, którzy będą mówili o sobie: jam jest Chrystus, będą się podawać za Chrystusa, jak to już się dzieje i dziać się będzie coraz gęściej i częściej. Podobna rzecz zdarzała się i zdarza często. Na przyjściu Syna Człowieczego nikt się nie zawiedzie. Przyjdzie on na obłokach niebieskich z mocą i chwałą wielką, jako błyskawica wychodząca z jednego krańca nieba aż do drugiego. Bo tak mówi nam Ewangelia według Mateusza 24, werset 27 i werset 30. Poprzez wszystkie wojny i trudności, które następowały w czasie chrześcijańskiej ery, wysuwała się na czoło zupełnie inna sprawa, a mianowicie głoszenie Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Pod tym względem w każdej epoce chrześcijanie odczuwali mniej lub więcej swoją odpowiedzialność. Wprawdzie należy zauważyć, że Pan Jezus powiedział: i będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, jak to mówi nam Ewangelia Mateusza 24:14. Przez to nie stwierdza ani nie daje powodu do wniosków, że nastąpi odrodzenie świata. Przeciwnie, ponieważ ludzkość odrzuciła Chrystusa, to ziemia zostanie oczyszczona przez sądy, jak za dni Noego. Ewangelia według Łukasza 17:26 nam to dokumentuje. Sąd potopu, jaki spotkał wówczas ziemię zepsutą przez grzech, pochłonął wszystko. Zaginęło tedy wszelkie ciało ruszające się na ziemi. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. I to w 7 rozdziale 21-22. Wszyscy ludzie, wszystko, którego tchnący duch życia był w nozdrzach jego, ze wszystkiego, co ma, co na suszy było, pomarło. Więc tutaj widać wyraźnie to świadectwo. To zdarzenie, które działo się przed tysiącleciami, każe zastanowić się nam. Obecne okoliczności składają się tak, że nie powtórzy się już sąd potopu, który na swój sposób jest dla nas przykładem, bo tak mówi przecież pierwsza księga Mojżeszowa, 9 rozdział, 11 werset i 15 werset. Potop jest on ponad wszelką miarę przerażającym odpowiednikiem sądów, które grożą dzisiejszej zepsutej ludzkości. Tak jak wówczas sąd niespodziewanie przyszedł na wszystkich, jak zaskoczył ludzi w ich życiu i działaniu, tak też będzie w przyszłości. Ze względu na to Pan Jezus powiedział już do swych uczniów: jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Albowiem jako za dni owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do owego dnia, którego wszedł Noe do korabia,
nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Mówi nam przecież o tym Ewangelia według Mateusza 24, 37-39. Nie poznali. Czyż jednak Noe nie pracował całe lata przy arce w celu ratowania swego domu? Czy przez ten czas nie kazał, nie głosił kazań o sprawiedliwości, a także o sądzie? Tak jest. O sprawiedliwości i przyszłym sądzie nie słucha człowiek chętnie. Tak było już za czasów Noego. Tak było też na początku chrześcijaństwa. Warto wspomnieć tylko rozmowę apostoła Pawła z rzymskim starostą Feliksem i dzisiaj jest jeszcze to samo. Mawia się spokojnie o miłującym Ojcu w niebie, który za bardzo miłuje swe stworzenie, by choć jedno z nich na wieki potępić w jeziorze ognia i siarki. Taki kaznodzieja szybko staje się popularny. Kto chce być jak Noe, kaznodzieją sprawiedliwości, o czym mówi nam drugi list Piotra 2:5, ten nie może liczyć na uznanie ze strony ludzi. Będzie wnet okrzyczany jako nieczuły, małoduszny świętoszek i melancholik. Nie poznali, ponieważ byli nieposłuszni i nie chcieli odróżnić dobra od zła. Nie poznali, aż przyszedł potop. Wtedy zobaczyli, że pomylili się w ocenie swych dusz, lecz było już za późno. Tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Stary świat nie przeszkadzał sobie w biegu, szedł dalej swą drogą. Kiedy budowano korab, ludzie wykorzystywali czas w ten sposób, że jedli, pili, bawili się, gdy oczekiwała Boża cierpliwość. Ludzkość żyła tak, jakby ani chwili nie była zagrożona, jakby dni grzechu miały trwać wiecznie, jak gdyby budowanie korabia i kazanie o sprawiedliwości były błahymi rzeczami. Tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Mało, to jest 8 dusz zachowane zostały w wodzie. Wszyscy inni zginęli w wodzie podczas sądu. Podobnie będzie i w dniach przyjścia Syna Człowieczego, kiedy tylko ostatki będą uratowane. Wszystkich innych pochłonie dzień gniewu, przede wszystkim zaś wielkie zastępy chrześcijańskich wyznawców zostaną zgładzone, którzy to wyznawcy nie dali się przestrzec w czasie łaski. Masy ludzkie nie znalazły swego końca w poprzednich sądach, ale spotka ich wyrok wówczas, gdy Syn Człowieczy przyjdzie na obłokach dla wykonania sądu i oczyszczenia ziemi od wszelkiej niesprawiedliwości i bezbożności. Potop jest świadectwem boskiej sprawiedliwości wobec grzechu, a przede wszystkim wobec ludzkiego nieposłuszeństwa względem Boga. Wszyscy ludzie są grzeszni i z tego powodu znajdują się pod sądem Bożym. Jeżeli kazanie sprawiedliwości dosięgnie człowieka, wówczas jest on osobiście odpowiedzialny przed Bogiem za to, w jaki sposób przyjmie owo poselstwo. Obecnie osobista odpowiedzialność człowieka jest jeszcze większa, ponieważ wieść o sprawiedliwości Bożej i myślach jego o grzechu jest połączona z oznajmieniem o łasce objawionej w Chrystusie, Jezusie. Duchy tych, którzy byli nieposłuszni za dni Noego, są teraz w więzieniu, o czym czytamy w pierwszym liście Piotra, 3:19-20. I będą tam aż do dnia wielkiego obrachunku. Wtedy dopiero spotka ich właściwy sąd. Jeżeli Bóg surowo postąpi z tymi, którzy nie chcieli nic wiedzieć o Jego łasce, to jaki dopiero będzie los tych, którzy dzisiaj nie chcą przyjąć poselstwa o Jego Synu, który cierpiał i umarł na Golgocie?
przez odrzucenie go stają się współwinni jego zabicia. Nie poznali. Możemy to i teraz powiedzieć o milionach chrześcijan, nominalnych chrześcijan z nazwy. Szydzą oni, ci formalni wyznawcy, ale nie narodzeni na nowo martwi wyznawcy. Możemy to i teraz powiedzieć o milionach nominalnych chrześcijan, że nie poznali. Szydzą oni z obietnicy przyjścia Pana, jak mówi drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci do czwartego wersetu. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Dlaczego on pierwszy świat wodąc, będąc zatopiony, zginął? Te niebiosa, które teraz są i ziemia, tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Tak mówi nam drugi list Piotra, trzeci rozdział od 5 do 7 wersetu. Są to poważne słowa, szczególnie stosujące się do chrześcijan z imienia, u których jest wszystkim, u których jest kształt pobożności, pozór i kształt pobożności, która pozostaje bez skutecznego wyniku. O tym mówi przecież drugi list do Tymoteusza 3:5. Niegdyś przez przygotowanie korabia dla ratowania swej rodziny Noe potępił świat i został dziedzicem tej sprawiedliwości, która jest z wiary. Tak mówi pierwszy, jedenasty rozdział, siódmy werset listu do Hebrajczyków. To sam i dzisiaj czyni wierzący, kiedy udaje się do jedynej arki ratunkowej, do Pana Jezusa, bo Pan Jezus jest jedyną arką ratunkową. Zbawiony oczekuje przyjścia Dnia Bożego, a z chwilą zakończenia się wszelkiego sądu będzie wiecznie odpoczywał. Spodziewa się nowych niebios i nowej ziemi, w których sprawiedliwość mieszka, bo tak mówi przecież drugi list Piotra 3:12-13. Czeka go mieszkanie w domu ojcowskim, gdzie jego umiłowany Pan zgotował mu miejsce, jak to uczy nas Ewangelia według Jana 14:3. Jeszcze dzisiaj sąd wielkiego potopu przemawia swoją surową wymową. Ślady potopu, który przyszedł na ówczesny bezbożny świat, można na ziemi zauważyć. O tym, że taki potop był, mówi nie tylko Biblia, ale również tradycja, historia wszystkich narodów. O nim wspominają nawet podania pierwotnych plemion. Także i nauka geologii stwierdza, że niegdyś nawiedziła ziemię straszna katastrofa wodna. Jednak ważniejszy jest fakt, że stronnice Starego i Nowego Testamentu w swej wiecznej wymowie oznajmiają o tym wielkim wydarzeniu, który jest straszliwym obrazem gniewu Bożego. I to jest straszliwym obrazem gniewu przyszłego. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 10 werset oraz list do Rzymian 2:5. O tym poświadczają.